Hej, ja jestem Sarczy, witam Was ponownie w grze Horizon Zero Dawn. Poprzednio wykonywaliśmy ostatnie już próby łowieckie w tej produkcji i tak się składa, że tutaj całkiem niedaleko mamy najwyraźniej jakieś zadanie. Ktoś tam leży, ma jakiś problem, potrzebuje najwyraźniej pomocy, więc spróbuję tam się do tej osoby dostać. Troszeczkę straciłem zdrowie, ale nie za wiele na szczęście. Ewidentnie musi być gość ranny. Dowiedzmy się szczegółów. Znajdź pomoc! Spokojnie. Jak ci na imię? Co się stało? Hakurt! Znajdź pomoc dla Klifu! Jastrzobłyski wracają! Zabiją mego brata! Wszystkich! Nie zdołają, jeśli ja tam będę. Kurczę, Aloy, mam wrażenie, że momentami przynosi pecha tym ludziom. Zawsze jak podchodzimy, zaczynamy rozmawiać, to dana osoba od razu ginie. To jest naprawdę jakiś pech. No ale tego się oczywiście tutaj nie da uniknąć. Tak to zostało zaplanowane przez twórców. Czyli patrzcie, tutaj znowu będziemy musieli się udać w te rejony, gdzie byłem ostatnio. To się bardzo dobrze składa. Skoro mamy mieć do czynienia z jastrząbłyskami, to w takim razie wezmę sobie inny strój, który daje mi większą odporność na lód. I to będzie ciężki ubiór lodowej łowczyni Banuk, jak pamiętacie. A tutaj, jeśli chodzi o tę misję, osada graniczna Smolny Cliff jest atakowana przez jastrząbłyski. Co mogło spowodować te ataki? To też ciekawe, bo już w tej osadzie byliśmy, ale wtedy było jeszcze spokojnie. Teraz najwyraźniej się to zmieniło. Jastrząbłyski. To musi być Smolny Cliff. O kurde, to zdecydowanie się pozmieniało, patrzcie na to. Pomóżmy tutaj tym ludziom. Czekajcie, zacząłbym od któregoś jastrząbłyska, który jest najbliżej. Na przykład ten właśnie po tej stronie. I teraz atakujemy bombami odłamkowymi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba trafić, chociaż za chwilę powinien paść. Udało się. Muszę obserwować, czy mnie nie zaczną za chwilę atakować. Ni stąd, ni zowąd. Dobra, jedna strzała ognista wystarczy w zupełności. Trzy celne. Okej. Lecimy dalej. Całe szczęście, że te właśnie strzały ogniste mam tak mocno rozwinięte. Jestem w stanie tutaj ich bardzo szybko podpalić. Dobra, to będzie kolejny. Tutaj gdzieś nade mną jest jakiś jeden, muszę uważać. Tak jest. Znowu zmieniamy na celne strzały. Naładujemy sobie trzy i atakujemy. Okej. Jeszcze jeden nade mną. Ciekaw jestem, jak wielu tutaj ludzi zginie w tej walce. No my też nie mamy szans pomóc im wszystkim, niestety. Robimy co możemy, żeby jak najszybciej te jastrząbłyski pokonać. Dobra, ten jeszcze został i chyba to będzie ostatni, tak mi się wydaje. Aj, nie trafiłem, kurde. Bo zdecydowanie najlepiej trafiać tutaj, gdzie jest taki podpalony. Na wratach też można. Co mogło sprowokować atak jastrząbłysków? Lepiej się temu przyjrzę. No właśnie, sprawa dość interesująca, zwłaszcza patrząc na fakt, że wcześniej tutaj na terenie Smolnego Klifu było całkiem spokojnie. Mam nadzieję, że macie jak najmniejsze straty w ludziach, panowie. Nie widzę tu żadnej kobiety, przynajmniej na razie. Aloy jest tutaj takim rodzynkiem.
dobra. Tam powinniśmy znaleźć przywódcę. Ciekawe, czy to będzie mężczyzna, z którym już rozmawialiśmy, czy jednak ktoś nowy. Chyba ktoś nowy, bo akurat tam na górę to ja jeszcze nie wchodziłem, a wygląda na to, że tędy można się wspiąć. To porozmawiajmy. Chociaż tu jeszcze mogę zabrać coś. Teraz możemy pogadać. Przybyłaś z tęczy i ocaliłaś nasze biedne tyłki. Skąd jesteś? Człowiek imieniem Hakurt ostrzegł mnie. Zdrajca! Kazałem mu spokojnie siedzieć. Zakuję go za to. Nie żyje. Co? Ten wypalony, brudny, zgniły palant, mój brat! Czemu mnie nie posłuchał? Czemu? On martwił się, że ty i cała osada zginiecie. Wiesz może, co mogło zwabić Jastrząb Błyski? Okej, okay, gość stracił brata dopiero co i w ogóle się tym nie przejął, a wręcz przeciwnie. Stało się coś, co mogło zwabić Jastrząb Błyski? Zostawiliście kawałki maszyn? Nie. Oseramowie biorą nasz złom, nie jak Kardża. Ci biorą tylko ładne rzeczy. A więc Kardża porzucili te odpadki? Tutaj? Nigdy! Jeśli Kardża zostawi szmelc na mojej zmianie, podniosę go i każę mu go zeżreć. Okej. Okay. Czemu Kardża mieliby mieć coś wspólnego z tą sprawą? Postawiliśmy ten fort do obrony przed Kardża, a teraz przychodzą na handel. Dobrze. Ich okruchy nie śmierdzą. Przecież każdy wie, że chcą tego miejsca. W zasadzie chcą każdego miejsca. Ale jak mogli przywabić Jastrząb Błyski? Jak mi dadzą trochę spokoju, to natychmiast poślę kogoś ich tropem. Założę się, że na drugim końcu czeka Kardża. Ciekawe, będziemy musieli to sprawdzić. Ktoś próbował sprzedawać przynęty? To takie urządzenia wabiące maszyny. Czy to prawda? Czy to jakiś żart Nora? Rozumiem, że nie. Co właściwie tu robisz? Ja tu rządzę. Bo tak się złożyło, że zbyt się upiłem, żeby odmówić bratu. Powiedz, gdzie jest. A ja ułożę go do snu, jak pozbędziemy się Jastrząb Błysków. Znajdziesz go na południu, w dół rzeki. Do licha z nim, ten dupek. Zasraniec jeden. Dziękuję, że byłaś z nim do końca. Co jest z tobą, gościu, nie tak? No, straciłeś brata. Albo to po prostu jego taki sposób na ukrycie swojej żałoby przed innymi. Może ja przyjrzę się atakom Jastrząb Błysków. Macie dużo roboty. Serio? Nikt mi nigdy nie pomaga. Umiesz może tropić? Można tak to ująć. No to dobrze. Daj znać po wszystkim. Młot przeciw stali, że stoją za tym Kardża. On się pyta Aloy, czy umie tropić. On się pyta Aloy, czy umie tropić. Naprawdę. Dowiedziałaś się czegoś o tych atakach? Jeszcze nie. Moja sugestia. Lepiej uważaj na tych Kardża. Oczywiście tak sobie tylko z tego żartuję, no bo zdaję sobie sprawę, że Ralert przecież Aloy nie zna, więc nie mógł wiedzieć, czy ona zna się na tropieniu. Choć z drugiej strony mógł o czymś się słyszeć. Patrzcie! Urządzenie wysyła sygnał. Może to wabi Jastrząb Błyski? Kolejne takie urządzenie? Przecież już wcześniej widzieliśmy podobne. Wyłącz to! Wyłącz! No dobra, tu jest akurat dużo mniejsze. Mi chodziło też o tamto takie wielkie urządzenie, które znaleźliśmy wysoko w górach. Ale dobra, rozumiem, że mogę do tego podejść bezpiecznie i to wyłączyć. Co ty robisz? Na słońce! To się nie chce wyłączyć! To urządzenie wabi Jastrząb Błyski. Wyłącz je! Niby jak? Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć, tak jak nie wiem, jak to włączyć. Wyciągnąłem to ze starego warsztatu. To było proste. No i po wszystkim. A teraz gadaj. To było naprawdę proste. Czasem te najbardziej
a raczej najmniej wyrachowane środki przydają się najbardziej. Po co zbierasz części, których nawet nie znasz? Moi klienci zawsze domagają się niezwykłości, najlepiej znalezionych gdzieś na obrzeżach cywilizacji. Historie moich przygód zwiększają ich wartość. Gdzie inni nie ważą się stąpać, ja rozkwitam. Żadna góra nie jest zbyt wysoka na moje możliwości. Moja praca wymaga ofiary. W tym poświęcania niewinnych? Te jastrząbłyski atakowały wszystkich wokół. Nie chciałem, żeby tak się stało. Jedynie starałem się zaspokoić apetyty bogatej szlachty, która nie opuszcza pałaców. No tak, oczywiście tak to się wszystko zaczyna, a później kończy się na fatalnych wydarzeniach, tak jak tutaj, kiedy te jastrząbłyski przyleciały. Mówisz, że znalazłeś przynętę w warsztacie? Tak, obozowałem wtedy na śnieżnej wschodniej grani. Niełatwa dla mnie wspinaczka, nawet za młodu, ale owinąłem swoje... Dość. Czy były tam jeszcze jakieś inne urządzenia? Porzucony ekwipunek, jakiego nigdy jeszcze nie widziałem, ale pewien silos, mimo prób, za nic nie dawał się otworzyć. Poszukując, nie mogłem się nadziwić, ile niezwykłych sekretów skrywa ten świat. Gdy my w kompletnej niewiedzy żyjemy swoim codziennym... To znaczy? A, nie, nie widziałem innego urządzenia. Ale wciąż może gdzieś tam być. Czekając, by uwolnić grozę. A wiedziałeś, że to urządzenie wabi jastrząbłyski? Na słońce, nie! Zostawiłem to tylko na chwilę, ale kiedy wróciłem, te latające cholerstwa o mało co mi głowy nie ucięły. Te urządzenia są niebezpieczne. Muszę znaleźć ten warsztat i z nimi skończyć. Gdzie on jest? Na wschodniej grani, zaraz za moim obozem. Ale gdy zszedłem z warsztatu, trzaski nade mną przepowiedziały mój los. Skoczyłem do rzeki ledwie chwilę przed lawiną, co zmiotła ścieżkę. Teraz tam nie wejdziesz. Wspinaczka jest zbyt ryzykowna. No, zaryzykuję. A ty nie zbliżaj się tam i nie sprawiaj więcej kłopotów. No właśnie, czy rzeczywiście taka bardzo ryzykowna dla Aloy, to śmiem wątpić. Ktoś tak mały jak ty na pewno nie zdołałby wejść sam tak wysoko. Karja, możesz mówił, iść ze mną do warsztatu. Na wschodniej grani. Naprawdę nie chcę z tobą gadać. Jak go podsumowała? Dobra, najlepiej poradzimy sobie sami. I patrzcie, to akurat tutaj, gdzie w poprzednim odcinku przecież sobie odblokowałem to ognisko. Bardzo się dobrze składa. Jeszcze zanim wyruszymy, to wytworzę sobie trochę strzał. No bo w trakcie tej walki nieco ich zużyłem. No i teraz możemy sobie tam przejść, więc korzystamy oczywiście z szybkiej podróży. To obóz węszyciela, więc warsztat musi być niedaleko. Tylko przebrnąć przez lawinę. Dobra, czyli to nie jest jeszcze warsztat, tylko rzeczywiście mamy obóz. No, niby mi się wtedy właśnie odkryło to ognisko, ale nie miałem okazji jeszcze tutaj być na górze, tylko tak z dołu. Ciężko się robi, wszystko białe. Tak z dołu mi się to zaktualizowało na mapie. Dobra, czyli lecimy tędy, w stronę warsztatu. Zobaczymy, na jakie niebezpieczeństwa natrafimy po drodze. Tutaj trzeba będzie rzeczywiście trochę się powspinać, kurde. Już bałem się, że spadnę. I w końcu sprawdzą się słowa tamtego mężczyzny, że jest tutaj naprawdę niebezpiecznie. No, Aloy, złap się. Okej. No, innej drogi nie ma, musimy tak tutaj poprzeskakiwać. A spadać zdecydowanie byśmy nie chcieli. Dobra, to już będzie bezpieczniej w tym miejscu. Skrzynia, cała zawartość, zabieramy wszystko. Lecimy tędy. Ta woda musi być naprawdę lodowata. Tu mi pokazuje niby w tę stronę, ale... Czy ja wiem? O, patrzcie, może jednak tędy muszę iść. Tak to wygląda. Aż zerknę sobie na mapkę.
Nie no, wygląda na to, że jednak właśnie muszę tutaj skakać. Spróbujmy. Dobra. I powinna być faktycznie droga na górę. Proszę bardzo. Super. Nie wiem, czy mi się wydawało, ale przez chwilę chyba słyszałem kolejnego jastrząb błyska. Dobra, może nie jastrząb błyska, ale są długonogi. Tutaj była podatność na porażenie. Dobra, bierzmy sobie porażacz. I teraz tak, strzała rozrywająca. Usunąć te czujki. Kurde, ten też wezwie wsparcie za moment. Dobra. Krytyczny atak szybko. To jeszcze za wiele nie zrobi, ale spokojnie. Jest. Jeszcze raz porażacz. Przeskoczył akurat to i ten również. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz tak, weźmy sobie... Wow! Znowu atak krytyczny i za chwilę bomby. Kurde. Widziałem te przywierające, ale to chyba nie był najlepszy pomysł mimo wszystko. Dobra, może teraz? Ładnie. No i jeszcze tamten. A, nie będziesz podchodzić? A jednak podchodzisz, to super. Jeszcze raz. I atak krytyczny. Co ciekawe, to jeszcze nie wszystko, bo tam się jakieś maszyny zorientowały dalej. To lepiej uważajmy. Też jakieś dziwne tutaj dźwięki słychać. Ale to właśnie chyba z tamtej strony. No dobra, te komponenty oczywiście sobie pozabieram, bo czemu by nie? Przydadzą się. No my w każdym razie musimy tutaj lecieć. Przeszłam test. Okej, czyli są następne maszyny. Nadymacz mrożący tym razem. Tylko pytanie właśnie, czy... warto z nimi walczyć. Tam patrzcie, co się dzieje. Kurde. Jeszcze bez większych walk się nie obejdzie. Dobra. Na razie czujka. Ja spróbuję ją zdjąć z tego miejsca. No, akurat się odwróciła. Dobra, zróbmy to inaczej. Wiedzą, gdzie jestem. No naprawdę, chciałem zrobić krytyczny atak. A nie wyszło tak, jak chciałem. Ale i tak sobie poradziłem. Dobra. Czyli wyszło nie najgorzej. Tylko uwaga teraz. Ten nadymasz tutaj, kurde, przyszedł. Dobra, chyba z nim zawalczę. Okej, czyli... tutaj podatność na ogień zdecydowanie. Bierzemy celną strzałę. Dziękujemy bardzo. Poprosimy składniki. Nawet skrzyneczkę dostałem. I możemy iść dalej. W sumie to pootwieram te skrzynie. No, tylko tą jedną miałem. Myślałem, że więcej. Tutaj też dwa punkty, ale... zbieram jeszcze trzeci punkt na razie. Dobra. Pędzimy szybko do warsztatu. Tu jeszcze uzupełnić sobie co nieco. Pewnie przynęta zwabiła burzo ptaka. Jeśli ją znajdę i zniszczę, maszyny powinny odejść. No dobra, czyli będziemy musieli tego burzo ptaka załatwić, co?
Próbuję na razie się do niego zbliżyć. A, widzę, że i tak, kurczę, wypatrzył mnie. No ale spokojnie. Czyli tutaj zamiast porażacza wezmę sobie teraz wyrzutnię lin w takim razie. I za chwilę spróbujemy zadziałać. Jeśli znalazłabym kocioł, w którym powstałem, może nauczyłabym się jego... Mogę w to trafić? Udało się. Dobra, i teraz szybko. Trafić go, trafić go. Spróbuję zrobić podobnie jak w poprzednim odcinku, czyli teraz go tutaj ustrzelić. Skubany strasznie się szybko rusza. No dobra. Nie poszło to aż tak idealnie, jakbym chciał, ale spokojnie. Jeszcze raz. Wstrzymajmy go tutaj. I teraz też. Spróbuję go trafić. Idealnie. Ładnie. No i teraz w sumie to samo spróbuję zrobić na tamtych dwóch pozostałych elementach, tylko że tutaj potrzebuję z kolei strzał mrożących. Bierzemy to. Jeszcze raz go powstrzymamy. Kurde, muszę zdecydowanie szybciej strzelać, żeby go zatrzymać. A właśnie tak. I teraz lecimy. Strzała mrożąca. Trafiony. Dobra, spróbuję jeszcze trochę poodczepiać mu tych części. Bo mam wrażenie, że jeszcze by się to przydało, żeby zadać mu większe obrażenia. Dopiero wtedy będzie miał sens. A raczej miało sens strzelanie dalsze. Jak tutaj teraz sytuacja wygląda? Nie widzę za bardzo tej części kolejnej jego, więc bierzemy bomby przewierające. To całkiem nieźle to poszło. Okej. Dało radę. Znowu się zatrzymał i teraz ostatnie bomby i to powinno wystarczyć. No i po linie. Jeden problem z głowy. Lepiej zajmę się pozostałymi przynętami. No nawet trochę za dużo tego wystrzeliłem, ale najważniejsze, że było skutecznie. Czyli przy okazji udało się osiągnąć kolejny poziom. Muszę uważać, bo mam niewiele płomienia. Będę musiał troszkę sobie zapolować chyba, żeby więcej tego płomienia znowu zdobyć. Też trzeba to kontrolować na bieżąco. Lina do pętania. Ok. Bierzemy oczywiście wszystkie zwoje. Jak zwykle w przypadku burza ptaka są to zwoje fioletowe. A więc będą bardzo przydatne. Nie ma co ukrywać. Echownik tutaj. Też nie mam go za wiele, więc dobrze go zabrać. No i jest jeszcze chłodziwo. Akurat chłodziwa mi się strasznie dużo nazbierało, z tego względu, że no, dużo częściej korzystam chociażby ze strzał ognistych niż mrożących. Dobra, czyli tutaj są te przynęty do wyłączenia. Najpierw zajmijmy się jedną.
już wyłączona, czyli tutaj Aloy wcale tego nie niszczy. Tak jak w tamtym poprzednim przypadku. Dobra, tutaj kolejna przynęta. Mocno się ściemniło w międzyczasie. Ostatnia przynęta jest tu. Gotowe, to już ostatnia. A co do warsztatu? To teraz przeszukamy. Coś tutaj mamy. Notatki. Pergamin, atrament. Wiele stron wypełnionych nierównym pismem. Tu jeszcze. No ale to już przecież wyłączyliśmy. Okej, czyli chyba tylko i wyłącznie chodzi o te notatki. Bo niczego więcej tutaj nie widzę do zbadania. Oj, niekoniecznie chciałem wchodzić na stół. Więc przynęty to sprawka Derwala. Sprytne i groźne. Czas powiadomić Smolny Klif. A to mi się podoba, że niby w zadaniu pobocznym, ale jednak mieliśmy nawiązanie do questów fabularnych. No bo Derwal był w zadaniu fabularnym właśnie. Kochane ważniaki i marionetki, wy żałosne głupole, nie udało wam się mnie złapać. Znowu, wasze próby rozbawiłyby mnie, ale zajęte jestem wyprowadzaniem was i waszego tak zwanego wywiadu w pole. Darujcie sobie, albo jeszcze lepiej, pozabijajcie się, co oszczędzi mi zachodu, żałosne durnie. Bez poważania, Derwal. I to właśnie pamiętacie, że po raz pierwszy do Smolnego Klifu udałem się właśnie w ramach zadania fabularnego, gdzie miałem spotkać się z informatorem, który miał wyśledzić Derwala, no ale informator już nie żył, kiedy dostaliśmy się na miejsce i ten podniszczony list to jest takie właśnie nawiązanie do tamtej misji fabularnej. Ciekawe, co? Wróć do Ralerta, to zanim skorzystamy z szybkiej podróży... O, i przy okazji te tereny sobie zwiedziłem. A już mnie poprzednio, kurczę, tutaj korciło, żeby się tu wybrać. Całe szczęście, że tego nie zrobiłem, bo mieliśmy okazję w ramach zadania to zrobić. W każdym razie, zanim się wybierzemy z powrotem do Smolnego Klifu, to tutaj chciałem sobie odblokować kolejne umiejętności. I powiem wam, że mocno się zastanawiałem, bo zarówno to drzewko mnie interesuje, jak i to tutaj. Ale ostatecznie jednak chyba zdecyduję się mimo wszystko tutaj. Żeby mieć ostatecznie później zdolność druciarka, bo widzicie, że mam coraz lepsze umiejętności, więc szkoda by było tracić te sploty różne, kiedy bym je wymieniał, a tak będę mógł je po prostu wyjmować. No a później sobie tutaj zainwestujemy w zwinne uniki, czy też cichy sprint, co też będzie bardzo fajną sprawą. Na razie rozbrajanie pułapek, to też ciekawa rzecz. Będę mógł sobie z powrotem zabierać na przykład niewykorzystane przeze mnie pułapki. I skoro punkty zainwestowane, to wybierzmy się tutaj na miejsce. Okej, teraz pytanie, gdzie znajdziemy Ralerta? Pewnie w tym samym miejscu, gdzie rozmawiałem z nim wcześniej. Chociaż, może niekoniecznie. No tutaj w ogóle jest takie miejsce, gdzie do tej pory nie wchodziłem. Ognisko po prostu było odblokowane. Proszę, powiedz, że to już koniec. Okej, czyli jednak Ralerta mamy na swoim miejscu, tylko ten znacznik trochę inne miejsce mi pokazywał. Pewnie ucieszy cię, że znalazłam i zniszczyłam jeszcze jedną przynętę. Myślę, że to już ostatnia. Na ogień i ślinę przechodzisz samą siebie. Skąd wiesz, że więcej nie będzie? Warsztat, gdzie ją znalazłam, był opuszczony. Wszystko gra. Dobrze. Moi ludzie chcą splunąć i uścisnąć ci dłoń. Mój brat też by chciał. Dziękuję ci w imieniu Smolnego Klifu i rodziny. To było ciekawe zadanie, naprawdę. Mogłoby być więcej takich questów pobocznych, które w jakiś tam mniejszy lub większy sposób nawiązują też do fabuły, nie sądzicie? Moja sugestia. Lepiej uważaj na tych Kardża.
Dobra, czyli tutaj mamy sprawę załatwioną, a więc powolutku będę się z wami żegnał. Zerknę jeszcze tylko ostatni raz. Tu mamy skrzynię hojnej nagrody. Mogę sobie ją otworzyć i zabrać całą zawartość. No i dajcie znać w komentarzach, jak się wam dzisiejszy kwestik podobał. I oczekujcie na kolejne materiały z tej gry. Cześć!